Kraków, nie przypadkiem nazywany polskim Rzymem, to największe w Polsce centrum turystyczne. Dziesiątki zabytkowych kościołów, sanktuaria o światowym znaczeniu i ciągle żywa tradycja religijna są magnesem przyciągającym pielgrzymów z całego świata. Górujące nad miastem wzgórze Wawelskie od ponad 1000 lat należy do najważniejszych ośrodków chrześcijaństwa tej części Europy. Pierwsze świątynie istniały w tym miejscu jeszcze przed oficjalnym przyjęciem chrztu przez Polskę. Katedra Świętych Stanisława i Wacława to najważniejszy panteon polskich władców i bohaterów. Po środku świątyni wzniesiono barokową konfesję patrona Polski, świętego Stanisława. Stąd w maju wyrusza do sanktuarium na Skałce procesja ku czci świętego Stanisława. Z Wawelu do rynku głównego podąża również procesja Bożego Ciała. Trakt królewski łączący Wawel z centrum Starego Miasta prowadzi wśród najpiękniejszych świątyń Krakowa. Obok siebie znajdziemy romański kościół świętego Andrzeja i barokową fasadę kościoła świętych Piotra i Pawła. Kilkaset metrów dalej napotkamy gotyckie świątynie. Kościół Franciszkanów kryje relikwie wielu polskich świętych i błogosławionych oraz cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej. Tuż obok, przy ulicy Franciszkańskiej 3, jest miejsce szczególne, odwiedzane przez turystów z całego świata. Pałac Arcybiskupów Krakowskich, a w nim słynne papieskie okno. To z niego podczas wszystkich wizyt Jan Paweł II prowadził rozmowy z tysiącami pielgrzymów. Stare miasto zapełniają dziesiątki zabytkowych, pieczołowicie odnowionych kościołów. W rynku głównym wznosi się gotycka bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Olśniewająca swym wnętrzem kryje największy krakowski skarb sztuki sakralnej – ołtarz główny autorstwa Wita Stwosza. Dzieło to zaliczane jest do najcenniejszych zabytków średniowiecznej Europy. Na najważniejszych krakowskich placach wydarzenia roku liturgicznego łączą się z tradycjami ludowymi. Żywe zwyczaje i elementy folkloru towarzyszą obchodom ważnych świąt katolickich. Nie tylko centrum miasta wypełniają zabytki sakralne najwyższej klasy. W klasztorze Paulinów na Skałce znajdziemy drugi po Wawelskim Panteon Narodowy i Sanktuarium Świętego Stanisława. Kościół Świętej Katarzyny to m.in. miejsce kultu Świętej Rity, a Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu zachwyca wspaniale odrestaurowanym ołtarzem. Znakomita akustyka krakowskich świątyń sprawia, że przez cały rok organizowane są w nich koncerty. Od kilku dekad Kraków to miejsce wielkich uroczystości religijnych, które gromadziły miliony pielgrzymów. Pozostały po nich materialne pamiątki i otwartość miasta, które każdego dnia życzliwie przyjmuje tysiące gości z całego świata.